Starożytność nie rozpieszczała chrześcijańskiej wiary. Różnorodność poglądów poniekąd zmusiła Kościół do opracowania leksykonu prawd wiary. Ciągłe dyskusje na tematy dogmatyczne stały się niebezpieczne, ponieważ powodowały rozprzestrzenianie się błędów doktrynalnych. Stąd najpierw na soborze w Nicei, a potem na soborze w Konstantynopolu opracowano jedno, wspólne dla wszystkich wyznanie wiary. Warto się przy nim na chwilę zatrzymać. Posłuchajmy i zobaczmy, co przedstawia. Treść wyznania wiary, czyli credo nicejsko-konstantynopolitańskie. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony. Współistotny Ojcu. A przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Animację przygotował portal www.ewangelizuj.pl. Tworzymy materiały po to, byś wiedział, w co wierzysz.